W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, że historia prawicy w Polsce lubi się powtarzać. Tym razem powtarza się niestety jako tragifarsa. Nagrywamy ten materiał we wtorek, 7 kwietnia. Dzień po tym, jak w polskiej polityce wydarzyło się bardzo dużo, ale zmieniło na razie całkiem niewiele. Jarosław Gowin zrezygnował z funkcji wicepremiera i odszedł z rządu, a jednocześnie zarekomendował swojej partii, Porozumieniu, od którego zależy większość Zjednoczonej Prawicy w Sejmie, by pozostała w koalicji rządzącej i zagłosowała za głosowaniem korespondencyjnym w wyborach prezydenckich planowanych na 2020 rok. Kiedy wy będziecie oglądali ten film, do tego czasu może się jeszcze sporo zmienić, więc nie będę odnosił się do tych najbardziej bieżących wydarzeń. Natomiast mój komentarz do decyzji Jarosława Gowina znajdziecie na portalu Klubu Jagiellońskiego. Link do niego oczywiście, jak zawsze, czeka na was w opisie. Chciałem natomiast porozmawiać dziś o bardziej długofalowych skutkach sytuacji, w której się znaleźliśmy, a więc o tym, że powrotu do przeszłości tak naprawdę już nie ma, i Zjednoczona Prawica w formie, którą dotychczas znaliśmy, najprawdopodobniej niebawem się zakończy. Skąd taka hipoteza? Cóż, zakładam, że od kilku co najmniej tygodni Jarosław Kaczyński rozważa tak naprawdę już tylko dwa scenariusze. Pierwszy to ten, w którym sytuację epidemii wykorzystuje do tego, żeby uzyskać jeszcze większą władzę niż dotychczas i nie mieć żadnych wątpliwości co do swojego wpływu na kształt polskiej sceny politycznej. Dlatego uparcie dąży do przeprowadzenia wyborów w maju, bo wie, że po maju szanse Andrzeja Dudy na zwycięstwo będą dużo mniejsze, że emocje społeczne sprawią, że Polacy odwrócą się w istotnej części od Zjednoczonej Prawicy, że ta frustracja społeczna związana z kryzysem gospodarczym sprawi, że rządzący utracą zaufanie obywateli. Jednocześnie chce mieć stuprocentową pewność, że jego zaplecze parlamentarne jest mu wierne, że będzie realizowało wszystkie kierunki, które wskaże, że będzie realizowało te działania, do których przekonana będzie Nowogrodzka. Wreszcie w tych najbliższych tygodniach dojdzie też do takiego symbolicznego już domknięcia systemu władzy, który tworzy Prawo i Sprawiedliwość. 30 kwietnia kończy się kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ta ostatnia reduta starego porządku upadnie i możemy zakładać, że nowo wybrany pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie sędzią dużo bardziej skorym do podejmowania decyzji bliskich Prawu i Sprawiedliwości. Dlaczego to tak ważne? Bo Sąd Najwyższy to ten sąd, który decyduje w Polsce o tym, czy przeprowadzone wybory były ważne, czy nie. A jaki jest drugi scenariusz? Drugi scenariusz to ten, w którym Jarosław Kaczyński jest gotów oddać władzę. Jak miałoby do tego dojść? Cóż, doprowadził do wzrostu napięć w obozie władzy, sprawdza swoje polityczne zaplecze i być może doprowadzi do upadku rządu, być może do przedterminowych wyborów. I wtedy znów mamy dwie ścieżki. Jedna jest taka, że wybory zostaną przeprowadzone na tyle szybko, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze zyska wielkie poparcie związane z tym zwrotem Polaków ku rządzących w czasie epidemii. To typowe zjawisko występujące w kryzysach i sytuacjach zagrożenia na całym świecie. Sondaże Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda mają dzisiaj znakomite. Ale drugi, chyba dużo bardziej prawdopodobny scenariusz to ten, w którym dojdzie do powstania jakiejś formy rządu mniejszościowego, być może nawet do rządu technicznego w jakiejś egzotycznej koalicji popieranego od Janusza Korwin-Mikkego po Adriana Zandberga. Taki rząd będzie się kompromitował, taki rząd będzie zbierał na siebie frustrację Polaków. Wreszcie dojdzie do przyspieszonych wyborów, w których Prawo i Sprawiedliwość straci swoją dotychczasową większość i w ten sposób Jarosław Kaczyński odda władzę na trudny czas kryzysu i frustracji społecznych, które czekają nas w najbliższych latach w związku z epidemią, kryzysem społecznym i pogarszającą się sytuacją gospodarczą. A więc alternatywa w oczach Jarosława Kaczyńskiego zdaje się bardzo prosta. Albo pełnia władzę już teraz, bez wątpiących, bez mających wątpliwości we własnym obozie, albo dezercja, oddanie władzy, ucieczka od odpowiedzialności. Ten drugi scenariusz niestety uprawdopodobnia tezę, którą postawił Piotr Zaremba, że prawica decyzją Jarosława Kaczyńskiego chce się odwołać do swojego ulubionego mitu. Posłuchajmy. Prawicy potrzebny jest mit spisku dawnego układu, który musi mieć konie trojańskie w szeregach świętego zakonu dobrej zmiany. Żaden oponent Kaczyńskiego, także wewnętrzny, nie może się kierować niczym więcej niż najbardziej niecnymi motywami.
To niestety kolejne wcielenie tego samego mitu, który rządzi polską prawicą od 30 lat, który pielęgnuje od 30 lat Jarosław Kaczyński i architekci prawicowej wyobraźni w Polsce. Że prawica nie może rządzić w Polsce i nie może skutecznie zmieniać naszego państwa, ponieważ zawsze zdrajcy i przedstawiciele układu okazują się skuteczniejsi i niszczą wolę Polaków, którzy chcieliby prawica wreszcie zreformowała państwo. Dlaczego prawica nie mogła rządzić III RP? Bo na początku zdradził Wałęsa, bo dogadywał się z komunistami, bo wypchnął braci Kaczyńskich poza swoją kancelarię, bo zablokowano lustrację. Panowie mówią, że akta palicza. Jakie akta? Bo upadł pierwszy i jedyny prawicowy rząd początków III RP. Bo w akcji wyborczej Solidarność bracia Kaczyńscy byli marginalizowani, bo inne formacje prawicowe zajmowały się tylko doktryną TKM, bo w 2007 roku spisek starych służb i oligarchów musiał doprowadzić do przyspieszonych wyborów, bo w 2010 roku Tusk dogadał się z Putinem i doprowadzili do katastrofy smoleńskiej. Bo w 2010 roku w wyborach prezydenckich Bronisław Komorowski udawał prawicowca i, jak mówił Jarosław Kaczyński, Polacy wybrali prezydenta przez pewne nieporozumienie. Ta opowieść brzmi oczywiście bardzo atrakcyjnie. Problem w tym, że ma niestety niewiele wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę to w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość mogło dojść do władzy, dlatego że otworzyło się na nowe środowiska, na zupełnie nowych ludzi. Po pierwsze na takich byłych konserwatystów z Platformy Obywatelskiej jak Jarosław Gowin, ale też na polityków zupełnie nowego pokolenia jak Andrzej Duda, jak polityków z zupełnie innych środowisk, jak przecież prezes banku Mateusz Morawiecki czy człowiek ze środowiska naukowego Piotr Gliński. Dopiero otwieranie się na nowe środowiska i wychodzenie poza ten wąski zakon najwierniejszych od początku lat 90. mógł przynieść prawicy zwycięstwo, długotrwałe rządy i szereg również udanych reform. Niestety okazuje się, że prawica na dłuższą metę nie jest w stanie rządzić bez tego swojego założycielskiego mitu. Bez przekonania, że zawsze znajdzie się jakiś agent śpioch podstawiony przez układ, który ostatecznie zniszczy szansę sukcesu prawicy na dłuższą metę. Bardzo ciekawie pisze o tym założycielskim micie w kontekście właśnie upadku rządu Jana Olszewskiego Jan Rokita w rozmowie z Robertem Krasowskim. Posłuchajcie. Nastąpiło wtedy coś złego, coś co sprawiło, że pod polską polityką zaczęła płynąć podziemna rzeka, coraz bardziej niszcząca dla polskiego życia publicznego. Rzeka, która podmywała instytucje realne budowane na powierzchni, która pozbawiała je etycznej wartości, sensu, legitymizacji. Wspólnota patriotyczna zaczęła się rozjeżdżać z rzeczywistym światem. Wówczas po raz pierwszy strony polskiego sporu założyły kostiumy prawdziwych patriotów i obrońców kraju przed fundamentalistami. Dla mnie, uważającego to wszystko zarówno wtedy, jak i teraz za maskaradę, istotą rzeczy było zupełnie co innego. Ustrój państwa był zły. Ta maskarada niestety będzie trwała dalej. Jarosław Kaczyński w najbliższym czasie będzie eskalował spór, który ostatecznie może doprowadzić tylko do jednego z tych dwóch scenariuszy. Albo większa władza bez realnej kontroli, bez szacunku dla ustrojowych bezpieczników. Albo oddanie władzy, dezercja, rezygnacja z odpowiedzialności w sytuacji, kiedy państwo tej odpowiedzialności szczególnie potrzebuje. W sytuacji, w której w obliczu niespotykanego dotąd w historii kryzysu potrzebujemy rządu nie tylko skutecznego, ale też stabilnego. Ktoś powie, Jarosław Kaczyński kolejny raz udowadnia, że jest wybitnym taktykiem. Albo zwiększy swoją władzę, albo zrezygnuje z niej w obliczu kłopotów i sprawi, że z gniewem ludu za kilka miesięcy będą musieli borykać się jego przeciwnicy, że to oni będą za to wszystko odpowiedzialni. Być może, ale ta alternatywa albo totalna dominacja, albo totalna dezercja to nie jest coś, czego moglibyśmy oczekiwać od męża stanu. Od racji stanu kolejny raz ważniejsze okazują się chęć dominacji, chęć posiadania pełni władzy, partyjny interes i frakcyjne wojenki. A tymczasem pod polskim życiem publicznym i przede wszystkim pod tą prawicową częścią polskiej opinii publicznej dalej płynąć będzie podziemna rzeka. Podziemna rzeka, która oddala prawicę od odpowiedzialności za państwo i od utożsamiania się z III RP. Państwo wyjdzie z tego bardzo osłabione, o ile w ogóle przetrwa te trzy kryzysy, przed którymi stoimy. Wpływ polityków na kryzys zdrowotny i gospodarczy jest dużo mniejszy, niż może nam się wydawać. Ale za kryzys ustrojowo-polityczny będą niestety ponosili pełną odpowiedzialność.